Właśnie mam przed sobą wyniki ostatnich badań, które przeprowadzili amerykańscy naukowcy. Bardzo interesujące. Wiedzieliście, że inwestycja w zmywarkę do naczyń ogranicza prawdopodobieństwo rozwodu, a tym samym przedłuża małżeństwo średnio 15 lat? Okej, przyznaję, to akurat zmyśliłem. Ale powiedzcie szczerze, czy odkąd w waszych domach zagościła zmywarka, to jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zniknął odwieczny problem pod tytułem dzisiaj zmywasz ty? Nie, ty. Nie, ty. Ja wczoraj wyłączałem telewizor i gasiłem światło. Szachmat. Bez wątpienia posiadanie własnej zmywarki ma istotny wpływ na poprawę relacji rodzinnych, zwłaszcza tych małżeńskich. Daleko mi do coacha, nie jestem też terapeutą, ani tym bardziej specjalistą od związków. Zamiast tego znam się na czystości. Dlatego pozwólcie, że pominę temat międzyludzkich relacji i w tym odcinku opowiem Wam nieco więcej na temat zmywarek. Jak załadować je w taki sposób, aby Wasza druga połówka nie miała już żadnego ale? Na co zwrócić uwagę, aby po wyjęciu naczyń były lśniące, a nie oblepione resztkami jedzenia? Aż wreszcie, jak dbać o to, aby raz zakupione urządzenie służyło Wam przez długie, naprawdę długie lata? Tego wszystkiego dowiecie się już za chwilę. No to zaczynamy. Jak prawidłowo załadować zmywarkę, aby po wyjęciu naczynia były krystalicznie czyste? Jak zaraz zobaczycie, dysponuję klasycznym rodzinnym zestawem, który zaraz postaram się umieścić w mojej zmywarce do naczyń. Widzimy tutaj trochę drutu kolczastego, dwie pary kaloszy, zabytkową strzelbę odziedziczoną po świętej pamięci dziadku. Marcin. To znaczy, mamy tutaj talerze płaskie, głębokie, małe, duże, szklanki, sztućce, kubki i kilka garnków. Większych zabrudzeń i resztek jedzenia. Ich obecność może sprawić, że zmywarka po prostu się zapcha. To jak wkładać naczynia, aby wykorzystać pełen potencjał zmywarki? Zacznijcie od dolnego kosza. Ze względu na swój rozmiar oraz położenie jest on przystosowany do dźwigania najcięższych przedmiotów. W związku z tym z powodzeniem możecie na nim umieścić duże talerze, garnki, patelnie, a nawet wazy. Garnki zostawiam zawsze na sam koniec, zajmują najwięcej miejsca, więc jak się już nie zmieszczą, to zawsze można je dozmywać ręcznie. W górnym, środkowym koszu umieśćcie mniejsze talerzyki, kubki, miseczki, szklanki, kieliszki, filiżanki, wszystkie naczynia, które nie znalazły się w dolnym koszyku. Ostatnia, najwyższa półka to przestrzeń, w której układacie sztućce oraz drobne elementy. Zmywarka załadowana, możemy ją włączyć. Tak jak jednak przypuszczałem, do zmywarki nie zmieściły się dwa garnki, patelnia i dwa kubki. Możemy poczekać, aż zmywarka skończy cykl czyszczenia i załadować ją ponownie, lub też możemy dozmywać resztę ręcznie. Ja zawsze wybieram drugą opcję. Zmywanie mnie wycisza i uspokaja. I na tym mógłbym zakończyć dzisiejszy odcinek, ale mam jeszcze dla Was mały bonusik. Podpowiem Wam, jakie przedmioty pod żadnym pozorem nie powinny znaleźć się w Waszej zmywarce. Lista rzeczy zakazanych prezentuje się następująco. Po pierwsze, do zmywarki nie wolno wkładać żadnych przedmiotów wykonanych z drewna. Misek, desek, sztućców i tym podobne. Wysoka temperatura oraz woda mogą sprawić, że drewno nasiąknie, zacznie puchnąć i po wyjęciu ze zmywarki już nigdy nie będzie wyglądało tak samo. Po drugie, zmywarka nie jest odpowiednim miejscem dla porcelany, kryształów, srebra, złota czy też miedzi. Działanie substancji czyszczących może doprowadzić do trwałego i nieodwracalnego zniszczenia ich powierzchni. A po trzecie, zmywarka eliminuje właściwości termiczne. Zatem pod żadnym pozorem nie myjcie w niej swoich termosów. A czy wiedzieliście, że zmywarka potrafi stępić nawet najostrzejsze noże, spowodować rdzewienie patelni z żeliwa oraz zniszczyć naczynia pokryte aluminium lub teflonem? Ich również nie umieszczajcie w swoich zmywarkach. Samuel! Co? Pamiętasz, jak mówiłem o myciu tego teflonu tam na końcu tego odcinka? No, pamiętam. Przypomniał mi się taki suchar. To dawaj. Mąż myje naczynia, zabiera się za mycie patelni. Jak żona to zobaczyła, krzyczy. Tylko nie po teflonie! Sama jesteś po teflon. Wiecie już zatem, jak prawidłowo załadować zmywarkę. W jednym z kolejnych odcinków pokażę Wam, jak i czym czyścić Wasze zmywarki. Bo czysta zmywarka to czyste naczynia, a czyste naczynia to czyste jedzenie. Do zobaczenia. Cześć.